mam dla Was trzy wspaniałe, domowe jogurty. Moje ulubione. Jeżeli jecie jogurty z nabiału, to dobrze. Jeżeli nie, można tutaj użyć jogurt kokosowy. Pokażę Wam, jak wyglądają. Trochę mam tu jeszcze bałagan. Wszystkie są genialne i nie wiem, który jest najlepszy. I mam nadzieję, że Wy mi to napiszecie. Możemy zrobić jogurt sami, ja bardzo często robię. Nabiał jem raz na kilka tygodni pewnie, rzadko, ale jeżeli jem, to lubię taki nabiał najwyższej jakości. Jeżeli kupuję jogurt, bo nie mam właśnie swojego, ja od czasu do czasu robię jogurt grecki. Nie często, raz na kilka miesięcy i wtedy przez 2-3 dni robię większą porcję i wcinamy to. Natomiast jeżeli nie mam, to kupuję albo grecki. Grecki jest bardziej gęsty, ten jest pozbawiony serwatki, natomiast taki jogurt, taki zwykły jogurt można kupić oczywiście niesłodzony, najlepiej, no po prostu organiczny, jak najlepszej jakości możecie, do jakiego macie dostęp, ale robienie w ogóle swojego, zrobienie swojego greckiego, kiedyś Wam pokażę, to jest po prostu szał. Dzisiaj kupiłam, bo chciałam dla Was zrobić te przepisy, a nie chciałam robić jogurtu. No, słuchajcie, trzy wersje, każda jest inna, każda ma inny smak. Ja uważam, że ja najlepiej lubię zrobić wszystkie trzy. Można je w słoikach wstawić do lodówki i spokojnie 2-3 dni będą dobre. Także można sobie zabrać ze sobą do pracy, albo do parku, na spacer, albo zjeść jako deser, albo zjeść jako pierwsze śniadanie. Kto jak chce. Nie ma tu wielkiej filozofii. Do każdego jogurtu dodajemy odrobinę słodzika, stevii na przykład ja dodaję, ale może to być erytrytol, może być to inny słodzik i proponuję Wam pomieszać to tą łyżką do mieszania sosów, bo wtedy ten nie będzie żadnych grudek i ten jogurt będzie taki gładziutki. Do tego dodajemy później różne dodatki. W wersji czekoladowo-orzechowej będziemy mieć łyżkę masła, u mnie to jest masło orzechowego, u mnie to jest masło migdałowe, można dodać jakieś inne i oczywiście surowe kakao. I dosładzamy, dosłodziłam to stewią, do tego dodałam później na koniec już prażone orzechy, posypałam kakao i uwierzcie mi, że to jest po prostu genialne w smaku. Kolejna wersja z owocami, z musem owocowym. Fajnie jest mieć poza sezonem, w sezonie oczywiście najlepiej jest najświeższy, ale poza sezonem mieć torebeczkę mrożonych owoców. I tutaj moim zdaniem najlepsze są maliny, albo jagody, albo jeżyny, albo truskawki. I takie owoce gotujemy przez kilka minut, tak żeby się pozbyć części wody i żeby zrobić z nich sos. Dodajemy do tego łyżkę albo dwie masła klarowanego w zależności od ilości. Oczywiście doprawiamy do smaku, tak samo jogurt. Dodajemy ten mus, dodajemy owoce do dekoracji, tutaj możemy te owoce właśnie zmieniać sezonowe i taki domowy jogurt na przykład dla dzieci jest też cudownym deserem. Kolejny, który uwielbiam po prostu, limonkowo-kokosowy. Dzisiaj nie miałam limonki, użyłam cytryny, ale jak będziecie mieć limonkę, spróbujcie z limonką. Tutaj tak samo. Jogurt przygotowujemy, dosładzamy, natomiast wiórki podprażamy i tutaj naprawdę polecam podprażanie wiórków. Oczywiście wiórki też najlepiej organiczne, bez żadnych dodatków i na pewno niesłodzone. Podprażamy je chwilę, 2-3 minuty na suchej patelni. Uwaga, żeby się nie przypaliły, ale dobrze, jeżeli się troszeczkę zarumienią, będą mieć taki pyszny smak później. Dodajemy te wiórki i dodajemy łyżkę soku z cytryny. No może można więcej, można mniej, to też do smaku. Dodajemy też odrobinę skórki cytrynowej albo limonkowej, jeszcze lepiej. Przechowujemy je w lodówce również kilka dni. Ten jogurt jest też po prostu genialny. Ja uwielbiam to, co jest kokosowe i te wiórki takie podprażone są naprawdę pyszne. Także wypróbujcie, zróbcie sobie najlepiej wszystkie trzy i dajcie mi znać, który Wam najbardziej smakuje. Dzięki wielkie za oglądanie, życzę Wam pięknego dnia, trzymajcie się ciepło, kochani, pa!